Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motorfest. Jadę sobie właśnie w ostatnio zdobytej BMC, zobaczcie na zimny łokieć. Tak, robiliśmy sobie playlistę Liberty Walk i teraz pojedziemy sobie robić playlistę japońską, w której jest do zdobycia specjalna Supra. Pewnie ją znacie, bo tym samochodem jeździ się na wstępie i dużo osób grało w betę, więc prawie każdy ją tam sobie przetestował, ale no musimy zrobić wszystko po kolei, więc sobie robimy. Mam 4 km do przejechania, ale w tej BMC to jest nawet za mało. Cyk. I patrzymy z tyłu i mamy fotele. Kurde, jaki to jest czat. Ej, będę w każdym samochodzie teraz, poza tym, że patrzymy się do przodu, tak jak tutaj, będę patrzył sobie też na tył i na te fotele z tyłu. Przecież to jest genialne, ziomek. Ja pierniczę. Ej, widać, że one nie są jakieś, wiesz, to wnętrze nie jest jakiejś niesamowitej jakości, ale samo to, że możesz popatrzeć do tyłu i widzisz wnętrze samochodu z tyłu, mi to rozwala czachę. Po prostu to jest takie imersywne, tak to wciąga w tą grę, że to jest szok, taka pierdółka. O, chyba jestem niedaleko jakiegoś skarbu, zobaczmy. Ciekawe, jaki się tym razem trafi. Oj, jest bliziutko, jest bliziutko. Prawo, lewo. Prawo, okej. O, jest, jest, jest. Ej, w tym samym miejscu co wcześniej. Ja już tu kiedyś byłem. I ostatnio też miałem tutaj skarb. Ciekawe. Dobra, znaleziono skarb i dostaniemy, uwaga. Powinniśmy więcej dostać. Osiągnięto następny poziom, o, okej. 6000 expa i 23000 kasy! Okej! Okay. Ej, przyjeżdżajcie w to miejsce, bo tutaj jest ten drop. Już drugi raz go w tym miejscu spotkałem. Dobra, jedziemy dalej. No i zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli do roboty. Prawdę mówiąc, w becie ja nie robiłem sobie tych wszystkich playlist, nie chciałem sobie spoilerować tego wszystkiego. Chciałem poczekać już do pełnej wersji gry, mając tą świadomość, że jak już sobie to odblokuję, jak już sobie to zrobię, to będę miał zdobyte wszystkie te rzeczy z tej playlisty, nie? Nie chciałem tak, że mi ten progres jakoś poprzepada i o kurde. Ale miodnie to wygląda, wow. NSX, ach. Tak, i to jest spoko, bo wprowadza nas od razu w klimat, nie? Tak czujemy się nie do końca, jakbyśmy byli tylko i wyłącznie w grze, ale też, że jesteśmy sobie faktycznie w tej Japonii na chwilę. No i tak jakoś lepiej się przyjmuje te wszystkie później aktywności, wydaje mi się. No ja mam takie odczucie przynajmniej. Teraz chciałbym, żeby jak... no dobra. Chciałbym, żeby jak robię sobie jakieś wydarzenie, to żeby po skończeniu tego wydarzenia prowadziło mnie do najbliższego wydarzenia, które mam do zrobienia. I tutaj mamy do zrobienia też wyczyny, mamy do zrobienia różne tam inne zadania, typu zdjęcia i inne takie rzeczy, nie? Okej, mamy bardzo, bardzo blisko następną rzecz. I wiecie co, ja myślę, że no, fajna jest ta BMK, ale wypadałoby wziąć chyba jakieś japońskie auto, a na pewno takie mam. Tutaj możemy sobie wejść w filtry, możemy sobie wejść w kraj i wybieramy sobie Japonię. No i mam kilka nawet specjalnych wersji z The Crew 2. O, dawaj tą Eclipse bierzemy sobie. Cyk, i wezmę sobie, ja pierniczę, jakie szerokie bydle. Weźmy sobie, wsadźmy do tego auta jeszcze części, bo tutaj tych części to trochę mam, ale czekaj, co to mi się tutaj zrobiło? Czemu nie mogę tego wsadzić? A, bo to jest chyba do tieru drugiego, tak? Te części. Tu mamy, wow, mam już maksymalną część. Gdzieś tam sobie zdobyłem, spoczko. Dobra, 600. Ej, ja mam już, będę miał wymaksowaną tą furę. Okej. Okay. Może nie chcę tutaj wsadzać na razie tych złotych części, dlatego że później będę sobie robił pewnie jakiś build do konkretnych rzeczy, ale już zaraz będzie wymaksowanko do niektórych samochodów. Bardzo dobrze. Mamy już Eclipse sobie porobioną. W
To jest samochód specjalny, ja nie wiem, czy można w nim coś zmienić, nie, ale kosmetyczne rzeczy mógłbym sobie wymienić, na przykład jakieś opony inne dać, nie, tu mamy jakieś takie offroadowe, ciekawe, ale to jest, te specjalne wersje w Decru, ich no nie da się specjalnie modyfikować, znaczy one już są mocno zmodyfikowane, zgadza się, no zobacz jak wygląda ta fura. Możemy dym spod opon sobie wymienić. Niektórzy mi tam pisali, czy można te dymy pousuwać, nie używać ich. Pewnie, że tak. To jest taki dodatek. Wiesz, w Need for Speed Unbound mamy ten kartonowy dym taki, no nie? Tutaj możemy sobie też taki kartonowy dym zrobić, ale cała sztuka polega na tym, że nie musimy, tak? Że jak sobie wyłączymy te dymy, to będziemy mieli taki normalny, taki rzeczywisty. Więc jeśli ktoś chce grać sobie, wiesz, tak bardziej realistycznie, to oczywiście może to zrobić i mi się to właśnie podoba w Decru. Dobra, to jest Eclipse, więc chyba manualna ze sprzęgłem. O, stoi tu dwóch graczy. Ha, ciekawe. We couldn't take you to Japan, so we brought Japan to you. There's a special gathering tonight at the Japanese temple. A dałem sobie takie jakieś fancy rzeczy tutaj, no ale mówię, można sobie to powyłączać, jak ktoś tam nie chce. Także na spokojnie, mamy kilometr do celu. No i Eclipse już jest, powiem wam, chyba najbardziej porobionym samochodem w tej klasie. Chociaż no, ze wszystkich klas jest to chyba najwolniejsza klasa, tak sobie myślę. No, monstery są wolniejsze i offroadowe samochody, nie? Ale ich zastosowanie jest inne. Dobrze, dojeżdżamy sobie. Okazja do wykonania zdjęcia. Zobaczmy. Pokaż, akceptuj. Zrób zdjęcie pojazdu poziomu Street Tier 2 na tle japońskiej świątyni położonej na... No, słuchaj, jak jesteśmy tutaj, wystarczy zmienić samochód i zrobić zdjęcie w nocy, tak? Więc weźmy sobie... No kurczę, niestety muszę zmienić. Ajajaj. Dobra, weźmy Street Tier. O, mamy GTR-ka. Znowu ten GTR, ostatnio nim tyle jeździliśmy. Okej, jest. I teraz co, muszę poczekać do nocy? Nie muszę chyba poczekać do nocy. A nie, po zapadnięciu nocy. O, dobra, to nie jest takie proste. Jest to dość trudne, bo musimy poczekać do nocy, ale właśnie chyba teraz zachodzi słońce. Ja właśnie nie wiem, czy zachodzi. Nie ma tu jak chyba sprawdzić godziny, nie? Bo jeszcze nie ogarniam, z której strony tutaj zachodzi słońce, a z której wschodzi. To by wypadało, że tu jest chyba wschód, nie? Tak jakby wschodziło teraz? Nie wiem, no ale przed chwilą chyba było jaśniej. Co, czekamy? A co jak zmienię sobie w aparacie, na przykład na noc? Weźmy sobie zmierz, zmrok. Działa! Okej! Japońska świątynia, czemu mi tego nie łapie? Nie no, chyba łapie, tak? Okej, można sobie w trybie aparatu zmienić. To spoko, tylko coś mi tutaj nie złapało. Gdzie jest ta japońska świątynia? Tam! Okej. O, można sobie tutaj zdjęcie nawet zrobić. No i spoczko! Ej, myślałem, że będę musiał czekać do nocy. Wystarczyło sobie w aparacie to zmienić. Bardzo prosta sprawa, ale ja muszę wrócić do Eclipse'a. To po tym wyścigu sobie wrócimy, bo tutaj mamy do zrobienia. Czekaj, muszę jeszcze raz tu chyba wjechać. Okej. Musimy zająć znowu miejsce w top 3. Camaro. Co to tam takiego małego przyjechało? Dobra, NSX to jest chyba manual, nie? Sorry you had to wait, kid. The pack. Wanna show us what you can do? Try this car then. Tak, to będzie manual, okej. Wow, jak Need for Speed Underground, człowiek! Wow, weź ogarnij to. O, zepchnął mnie. All right, kiddo, game on. We're going for some proper Japanese street racing. Let's show them, guys. Gotcha. Zobaczcie, wyścigi w nocy, smoki. Motorfest asked us to show you how it's done, but we don't do free tours here.
You gotta play your part and give us a bit of a challenge. No pressure at all. Yeah, don't scare the kid, brother. Fajnie to wygląda, co? Kurde, ale sztos! Are you familiar with the Honda you're driving? The MSX isn't your regular street car. It was made back in the 90s. No kurde, tu nie ma szóstki, cholera! O, ja się muszę postarać, bo jestem czwarty. I love that festival mood they set. Feels just like our own traditional festival back home. O, to było dosyć trudne. Trzeba było się tutaj namachać, bo wiesz, jednocześnie muszę wajchą tutaj robić i za chwilę chwytać, żeby nitro wcisnąć, nie? Nie takie proste. Patrzcie, jakie zakończenie fajne, ale klimacik jest, wow. Spoko to zrobili, nie? Dobra, zrobiliśmy, dostaliśmy 13 tysięcy za ten wyścig. Mi się już tak sporo kasy nazbierało, bo na razie na nic nie wydaje, wiesz. Mam dużo samochodów różnych i sobie robię te playlisty i mam już takie 700 tysięcy gotówki, nie? Tak znikąd. Jedziemy dalej. The pack is waiting for you there and is willing to show you some more of the racing culture. I akurat teraz w jeździe do wolnej też jest noc. Idealnie pasuje do mojej playlisty. Jedziemy sobie 2 km stąd. Ta playlista Liberty Walk, którą robiliśmy sobie poprzednio, była taka, no, z wyścigu na wyścig musieliśmy jechać bardzo daleko. A tutaj widzę, że jest dużo, dużo bliżej, bo już mam tylko kilometr, żeby dojechać na miejsce. O kurde, to się ktoś głupio rozbił. No, widocznie te duchy zapisanych innych graczy to są faktycznie inni gracze, a nie jakieś tam boty, które zostały nagrane i wiesz, tak puszczane są. No, chodzi mi o te samochody, co tutaj tak jeżdżą i wariują, nie? Ja bym chciał to czasami wyłączyć, żeby bardziej się wczuć w ten klimat tutaj. Fajnie, że coś się pojawia i coś się dzieje, że ten świat jest taki bardziej żywy. To jest tak ogólnie mechanika z Riders Republic, tej takiej gry o sportach ekstremalnych. No i to jest też gra u Ubisoftu zresztą, ale przenieśli to do Motorfesta. Fajnie, na dłuższą metę spoko, bo będzie taki świat bardziej żywy, ale czasami chciałbyś to wyłączyć i zrobić sobie taką grę bardziej realistyczną czy coś. Okej. Spoczka, no to startujemy. Street is that you shine like a real hasheria with my NSX. Got me interested. Well then I believe you're right. Patrz jak to wygląda. Okej, ja się muszę teraz postarać, żeby to wygrać. I nitro. The show continues, kid. A, już tutaj mamy 6 biegów, dobrze. Can't blame her. The R34 is a legend. Not bad for a rookie. Teraz idzie dobrze, no wiadomo, GTR teraz wszedł na bogato. No i teraz udało mi się wygrać, ale patrzcie na ten... Oh! Dobra, ja się za bardzo chyba podniecam, ale strasznie mi się ta gra podoba. Ma fajny klimacik, bardzo. Wbiłem sobie jakiś trzeci poziom, ale wydaje mi się, że już miałem ten poziom. Może tutaj jakoś inaczej się te poziomy nabijają. 15 tysięcy dostałem za ten wyścig. Muszę przyznać, że dużo łatwiej mi się teraz jechało. Może dlatego, że nie byłem jakoś rozgrzany dzisiaj do grania w The Crew Motorfest. No nie wiem. Dobra, 4 km dalej, patrzcie, całkowita noc, a świecą mi się światła, z przodu świecą się. Zobaczcie, jak ładnie mi samochodzik oświetla wszystko z przodu. Te tam palmy, zaraz może będziemy wjeżdżać do jakiegoś lasu. O, tutaj zobaczcie, jak te skały oświetla. Ej, zajebiście, nie? To była największa bolączka The Crew 2, bo tamte przednie światła nie działały wcale. A tutaj zrobili to lepiej niż nawet w Fordzie. Chodzi mi o oświetlenie, nie? Bo wiadomo, że Fordza to dalej, jeśli chodzi o grafikę, jest lepsza, ale...
robi to robotę. I teraz sobie zmieniamy na widok z kokpitu. I wszystko ładnie widać, tak jak w normalnym samochodzie, nie? Oho, będę miał teraz pojedynek, jeden na jednego. Będziemy jechać w takim wyścigu górzystym. Się nazywa TOUGE, ale ja nie wiem, jak to się czyta. TOUGE? Jakoś tak? Taki pojedynek. Dobra. Tak, sprint. Chyba Mazda kontra Mazda. RX-7 kontra MX-5, ale nowa, zdaje się. No, zobaczmy, jak to wygląda. Oj, ten zlocik tutaj. Jeszcze brakuje tego Hana z Szybkich i Wściekłych, nie? Żeby gdzieś tutaj się pojawił. Ale już chyba zabrakło budżetu na niego. Jedziemy, tak jest, pojedyneczek mamy, jeden na jednego. O, to będzie fajne. Dobra, damy sobie z nim radę. Ja jeszcze nitra nie kliknąłem, a już mu siedzę na ogonie. Patrz, i same takie zakręty teraz mamy. Kurde! O, tym razem się chyba uda. Musiałem drugi raz powtórzyć. Ale ej, trudne to było. Mazda taka nieprzerobiona, trudna w prowadzeniu. Fajnie. Zajeżdżamy sobie na kolejne zawody. O, pojawiła mi się część do... Ale dobra, to później sobie jeszcze tam poszukam. Mamy tu jakiegoś smoka, który na nas czeka. Okej. Poziom trudności, nie. Ten poziom trudności mi pasuje. To jest prawie maksymalny tak na marginesie. Dobrze. I niestety, ale będę musiał teraz driftować. Jeśli byłaby to Forza Horizon 5, to bym się cieszył. Ale ponieważ jest to The Crew Motorfest, to mam trochę pełne portki, bo driftowanie to jeszcze nie jest mój konik, ale spokojnie, nauczę się. Jestem już na dobrej drodze, czuję to. Toga Duel, I knew it. There's something about you. Hayato is one of the best racers I know. Kudos. And now welcome to my playground, the drift track. Drifting was born in Japan. That is where you'll find the biggest drifting scene and some of the best. A kurczę, tu brakuje mocy. Co ona mi za samochód dała? Any other things. Come on, you're almost done. Push that beauty to its limit. You have my permission. Jest, udało mi się to pokonać, ale to nie były łatwe i ładne drifty. Oj, na pewno nie były ładne. Dziwnie się jeszcze driftuje, a zobaczmy, czy dam radę na przykład wokół tego śmigłowca zrobić drift. Na przykład na dwójce. Bardzo ciężko jest. Te samochody są takie za bardzo responsywne jak na drifting. Wiesz, jestem sobie w drifcie tutaj i skręcę mocniej kierownicą w drugą stronę i samochód się od razu odwraca, nie? Patrz, jadę sobie tutaj driftem, cyk, cyk, cyk i skręcę w tą stronę i on się od razu odwraca w tą stronę. Takie, no nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Musielibyście to poczuć i podriftować w innych grach. I mamy, ojej. Drag Race. No, to będzie ciekawe na kierce.
Jak na kierownicy? Ze sprzęgłem? Nie no, ja tutaj sekwencji będę używał. Piernicze sprzęgło. Sekwencja, sekwencja. Ale tak, musimy rozgrzać kapciory. Zobaczymy, jestem strasznie ciekawy. Bo w The Crew 2... No kurczę, nie można było... Znaczy dało się na kierownicy grać, ale to miało się z celem. Dobra, próbujemy. Próba pierwsza, będziemy mieli 3 prawdopodobnie. Rozgrzewamy opony, interfejs jest bardzo podobny jak w The Crew 2. Ale co możemy teraz fajnie tutaj utrzymać w tym, dobra. Oj! I tutaj mamy takie pojedyncze nitro, cyk. Ej, moim zdaniem łatwiej jest niż na padzie nawet. Dlatego, że łatwiej jest, wiesz, masz większy zakres ruchu nogą. Tak, żeby trafić w te idealne obroty. Więc spoko, tylko musiałem sobie to początkowo skoordynować. Ale mamy jeszcze 2 próby. I cyk. Prosta sprawa, dobra. Tak to mogę grać na gierce, jest sztosik. Zrobiliśmy, to była prościzna. Nie, czerwone nie, takie sobie dajmy. Rozmiar cyk. Rozmiar cyk. No dobra, z tyłu dajmy trochę mniejsze. Fajnie. Zrobiło mi się? Chyba mi się zrobiło. Dobra, to maska mamy, to mamy, przód mamy, felgi mamy. Lusterka. O, dobra, niech będą standardowe. Progi, cyk, możemy dać ten. Drogie te części są. Tutaj możemy dać poszerzenie, ale możemy dać dach karbonowy albo taki zwykły. Okej, dajmy zwykły. Możemy spoiler wymienić sobie. O. A dam jakiś taki, będzie pasować, nie? Cyk. Tylny zderzak. O, 18 opcji mamy aż. Co by tu wybrać? To mi się nie podoba. To mi się podoba. O, takie coś chcę. I jeszcze możemy sobie ewentualnie dostosować wnętrze. Tak, trzeba to wnętrze zmienić. Tutaj to wnętrze ma dużo sensu, dlatego że no więcej ja jeżdżę na tym wnętrzu właśnie. Teraz to ma kurde sens. No i dobra. Gotowe autko. Tutaj moglibyśmy sobie jeszcze wzór wymienić, możemy sobie części, patrzcie, ile ja już mam części, wow. O kurde, tutaj mogę te kozackie powkładać, jak ta fura będzie śmigać teraz. Czekaj, jeszcze tutaj sobie włożymy, ej, to będzie szybkie auto. Ja już mam wymaksowane części, nie wiem kiedy nawet to zdobyłem, a tu proszę. Cyk, i mamy. Czekaj, tu jeszcze coś nie wsadziłem. To ja mam chyba wymaksowane... Ja mam prawie wymaksowane auto. Patrz. 666 koni mechanicznych, 1300 kg wagi. Okej. To może być ciekawe. Co, jedziemy? Tu jeszcze możemy sobie zglebić trochę auto, jak chcemy. Kompresja amortyzatora przód. To jest chyba to, nie? Cyk i... Tu możemy sobie zostawić ewentualnie lekkie pochylenie. Okej, okay, ale coś tak za wysoko stoi, nie? Jeszcze jakby go glebnąć, to by było chyba fajniej. I jedziemy. Jakie tu mamy efekty? O, chcę bączka zrobić. Dawaj bączka. O tak. Patrz na te zegary. Haha. Okej, teraz mamy mieć jakieś top tier tuning. Jakieś super szybkie fury. Co o tym powiecie? Nie, ja zostawiam ten poziom trudności. On mi kurde pasuje. O, okej. Tutaj widzimy jakieś hardkorowe tuningi. Tutaj nie pokazuje mi się chyba... Będę oczywiście w nocy jechał, ale nie pokazuje mi się, które to są zawody i ile mi zostało jeszcze do zrobienia w tej playliście. Ja chciałbym wiedzieć, nie? No, można sobie to sprawdzić w menu głównym oczywiście. O, jaki klimacik. A ja chyba tym będę jechał, tak? Dobra. Wiecie co jest fajne? W... W Fordzie brakowało mi tego, że jak się zaczynały jakieś zawody, to kierownica, jak miałem na przykład skręconą przed zawodami, to kierownica przed samym startem mi się nie prostowała. Tutaj w The Crew Motorfest jest tak, że przed każdorazowo przed zawodami prostuje mi się kierownica, więc jak startuję,
to on nie skręcał na przykład w bok, nie? Szczególnie wkurzające na trybie multiplayer to było. A tutaj się na szczęście automatycznie prostuje przed każdymi zawodami, to jest spoko. Powtarzasz się, gościu. Okej, okay, tutaj już mamy taki, no, solidny body kit, solidny tunik w tym samochodzie, ale jeśli chodzi o prędkość i przyspieszenie, to tak, szału nie ma, powiem ci. A okej, zrobiliśmy, trudno było wygrać, ale jakoś się udało. Napęd na 4 koła jednak robi robotę, łatwo się to opanowuje na gierce, ekstra. No i zrobiliśmy. W ogóle tutaj jest gościu o imieniu Shingo. Jest taki Japończyk, który tworzy muzykę, którego ja bardzo lubię, nazywa się Shingo Nakamura. Takie chillowe nutki sobie robi. Bardzo, bardzo lubię. Okej, okay, wygraliśmy kolejne części. O! Special car? Czyli Supra! I ostatnie zawody w tej playliście. Fajnie i nie fajnie, no bo dobrze, że sobie to skończę, już dostanę te nagrody, a nie fajnie, no bo jest naprawdę fajna ta playlista. Podoba mi się. Mam nadzieję, że będą robić takich więcej klimatycznych, bardzo ciekawych takich, wiesz, tutaj jest ciekawa oprawa, klimacik, nie? To naprawdę czujesz, jakbyś był w jakimś Tokio. Wow, jak zupełnie inna gra, to jest niezłe. Newbies playing hard to get. Hold on. Aha. The pack. Wow. Let's go. Co, już? Aha, okej, okay, teraz startuję dopiero. Myślałem, że już będziemy jechać. Ej, kierownica jest po prawej stronie, okej. Okay. Nie przeszkadza mi to. Startuję na zimny łokieć, kurde, moja babiczka taka pewna siebie jest. Proszę, proszę. Trzy okrążenia tutaj mamy do zrobienia. Oj, mieli tutaj tymi tylnymi kapciami, mieli. Trzeba uważać na superkę, ale zobaczcie, jak ona wygląda genialnie. First position. My, my, Motorfest sure gathered some interesting people. Jest! O kurczę, jaka to była wojna! Kurde! Ej, było ciężko. Najgorsze uczucie jest, jak samochód wejdzie ci w poślizg i wtedy kierownica za mocno ci odbije w tą stronę i samochód odwraca się wokół własnej osi tak dziwacznie. Ciężko jest to opanować, jest to mega nierealistyczne, takie wkurzające po prostu. Nie powinno to działać w ten sposób. No ale jest jak jest. Okej, okay, tutaj mamy ciekawe zadanko do zrobienia. Zrób zdjęcie pojazdu Street Tier 2 po zapadnięciu z mroku na targowisku Waikiki. Dobrze, gdzie jest to targowisko? Musimy je znaleźć. Tak naprawdę możemy je łatwo wyszukać sobie na mapie, jeśli nie znajdziemy w ten sposób. Wystarczy, że cyk, oddalimy sobie kamerę i mamy targowisko tutaj. Proszę bardzo, od razu to jest opisane nawet, nie? Nie musimy tam jakoś specjalnie się zastanawiać, czy akurat w tym miejscu. I musimy zrobić zdjęcie w nocy, akurat jest noc, także w trybie aparatu nie będziemy musieli tego zmieniać. Wjeżdżamy sobie samochodem, a że akurat mamy S2000, która jest z tieru drugiego, możemy właściwie od razu zrobić sobie fotełko. Cyk. O, czekaj, bo mi się tu nie to włączyło. Pyk. Robimy foto i za to jest trochę kasy w sumie. Patrz, ale nie łapie mi, że jest noc, no to ciekawe. Dobra, a wejdźmy sobie w ustawienia. Miejsce jest dobre, wszystko jest dobre. Środowisko, a bo to się świt zrobił, zobacz. I noc. I teraz mamy wszystko dobrze. Robimy foto. I tu chyba całkiem dużo kasy było za to zadanie. 12 tysięcy expa i 22 tysiące. No to kurczę, całkiem nieźle, trzeba przyznać. Ale spoiler do tej S2000 kosztował, jeden taki spoiler, czy zderzak,
z tym pakietem lamp i tak dalej, kosztował 9000, nie? Z dwa takie tuningi jakieś. No i już nie mamy tych 20000, co? Tu jeszcze mamy takie bardzo fajne zadanko na szybko. Akurat mamy też odpowiedni samochód, bo teraz potrzebowaliśmy klasę współczesną samochodu, czy po prostu samochód współczesny. I potrzebujemy zrobić tak: palenie gum na boisku futbolowym. I to boisko futbolowe jest gdzieś tutaj. Trzeba sobie wjechać. Mam nadzieję, że to futbolowe jest. Koło tego mostu gdzieś to było. O, czekaj. To jest na pewno futbolowe boisko. Nie, czekaj, to jest basen. Cholera. A, i tutaj mamy, to jest to? Boisko futbolowe? Jest, mamy boisko futbolowe i teraz palić gumy. I cyk, i już możemy sobie zdjęcie zrobić. Cofamy sobie do momentu, gdzie były palone gumy. O, tutaj przez chwilę sobie paliłem. Zajebiste to jest to cofanie. Nie musimy po prostu konkretnego momentu chwycić. To jeszcze jest zadanie z Donut Media. Ja ich nie robiłem wszystkich naraz, bo tam trzeba było najpierw skończyć te wszystkie wydarzenia i dopiero potem chyba dostaliśmy dostęp do tych wyzwań. No i wiesz, jeżdżę sobie tutaj po świecie, coś mi się tam pojawia, że jest okazja do zrobienia zadania, jakiegoś tam zdjęcia czy coś. No i po prostu sobie zajeżdżam i robię zdjęcie. Bardzo prosta sprawa. Mam aż 7 km do przejechania, ale takim samochodem, w takich krajobrazach. Zobaczcie, jaka droga mnie czeka. Takie jakieś zawijasy, fajnie. Włączyły mi się właśnie długie światła, bo tutaj w tej grze są automatyczne długie, jak wjeżdżamy sobie poza taki teren oświetlony. Czyli ta superka idzie w moje rączki. Specjalna wersja. Haha. No powiem wam, nie jeździło mi się nią kapitalnie, ale to jest kwestia części i dostosowania. Można trochę to prowadzenie też tam poprawić później na spokojnie. Ale tak, odbieramy nagrodę za playlistę Japan. Proszę bardzo, ten moment, kiedy zdobywamy super autko. Ach, powiem szczerze, bardziej cieszyłem się na tą poprzednią BMW-kę. To też może być zawsze darmowy samochód, spoko, nie? Oh yeah! Fajne to jest, kurde. Robi robotę. I superka moja. Haha. Co ty na to, ziomek? Dobra, co nam się tu odblokowało? Mainstage mi się odblokowało, okej. Tutaj w ogóle jakieś wyzwania. Szybka podróż, muszę 10 playlist ukończyć. Tak dużo jest tych playlist? O kurczę. No dobra, zrobiliśmy. Następna playlista, widzę, że będzie offroadowa. Dobra, najpierw obejrzmy sobie naszą nową zdobycz. Wygląda sobie tak. Oh yeah. A już ją widzieliśmy parę razy i podczas bety, i jeszcze tam w innych okazjach, nie? Więc nie robi na nas ten samochód aż takiego wrażenia już teraz. No bo był przewałkowany parę razy. Ej, czekaj, co ja mam zrobić? Jeśli nieprzerwanie przez 5 minut z prędkością powiem. O, okej, to chyba będzie proste. Czekaj, wsadzimy do tej supry części jakieś. Mamy takie mega proste wyzwanko.
żeby się kawałek przejechać tą superką. A akurat mam kilka dobrych części, więc czemu nie? Wsadzamy tutaj i samochód będzie już wymaksowany. Jeśli chodzi o osiągi, tak, powyżej 200 km na godzinę przez 5 minut to dosyć długo. Ej, co mnie tutaj pcha z tyłu? Ej, no zniszczyło mi samochód! Musimy znaleźć autostradę i 5 minut się przejechać. No i właściwie taką prędkością nie musimy jechać dużo szybciej, tak? Bo tutaj po prostu musimy jechać powyżej prędkości 200 km na godzinę. Jak jedziemy szybciej, no to ten czas nie będzie nam się, wiesz, lepiej nabijał jakby szybciej, nie? Po prostu 5 minut powyżej 200 i tyle. Cyk! Mamy zadanie ukończone, 18 000, 24 000 expa. No trzeba przyznać, że takie monotonne dosyć to zadanko jest, bo trzeba było dość długo jechać, te 5 minut dłuży się, jak nie mamy jakiegoś takiego konkretnego celu tutaj. Ale zrobiłem sobie, no i superka tak na marginesie jest już moja. O, w ogóle teraz zauważyłem, że chyba na spoilerze są lampy? Nie? Czy nie? Nie, to się po prostu światło tak odbija od tych lamp tylnych, okej. Ale zobacz na to. Ha, superka już jest moja. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motor Fest. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas na tym odcineczku. Trzymajcie się, na razie. Hejas!